Cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Robienia Adepta. Tym razem bierzemy pod lupę Frediego i to na tej postaci spróbujemy zrobić Adepta. Mam nadzieję, że nam się to uda. Także przejdziemy sobie najpierw do omówienia buildu, a następnie do meczu. Także moi drodzy, build pod Adepta dla Frediego. Paląca potrzeba, czyli za każdy ukończony generator otrzymujemy kumulatywny bonus 4% do prędkości podnoszenia, zrzucania, przeskakiwania, uszkodzenia generatorów i niszczenia palet do końca meczu. Krwawy Strażnik, Bloodwarden, czyli gdy tylko jedna z bram wyjściowych zostanie otwarta, umiejętność aktywuje się i aury ocalałych znajdujących się w obrębie wyjść stają się dla Ciebie widoczne. Raz na mecz, kiedy Krwawy Strażnik jest aktywny, powieszenie ocalałego na haku przywoła byt, który zablokuje oba wyjścia na 40 sekund, uniemożliwiając całkowicie ucieczkę wszystkim ocalałym znajdującym się na mapie. I ostatni perk, czyli Remember Me. Jedna z ocalałych staje się Twoją obsesją. Za każdym razem, gdy obsesja traci stan zdrowia, wydłużasz czas otwarcia bram wyjściowych o 4 sekundy, aż do maksimum 12 sekund. Jeżeli chodzi o addony dla Frediego, dobrałam sobie pędzelek, czyli wszyscy ocalali zaczynają próbę w świecie snu, a chybione testy umiejętności nie budzą ocalałych. Dodatkowo rozcieńczalnik, czyli zamiana sennych sideł na senne palety, zdecydowanie wolę grać z paletami. 7 sennych żetonów, a aury ocalałe, którzy uruchomią senną paletę, zostają ujemne na 6 sekund. Dobrze. Dodatkowo offering pod punkty. Nie będziemy sobie żadnej konkretnej mapy brać. Ja tutaj zawsze startuję sobie z offeringiem pod punkciory, także też sobie w ten sposób polecimy. Także moi drodzy, lecimy z adepcikiem na Frediego. No dobrze, słuchajcie, jesteśmy już na mapie. Zaczynamy sobie w przedszkolu. Ja generalnie fanem przedszkola specjalnym nie jestem. Jeżeli chodzi o specjalną umiejętność Frediego, a czy tam był surf, czy mi się wydawało? Tam jest surf. Jeżeli chodzi o specjalną umiejętność Frediego, tepanie się do generatorów. Tak w skrócie, warto sobie czasem zrobić mały bejcik na tepnięcie i ten generator sobie po prostu, powiedzmy, udawać, że w jakiś sposób... Oj, gipka. I Dead Heart chyba. Nie, ta gipka to nie była, to był Dead Heart. Zbejtować sobie generator i po prostu spróbować do niego tepnąć, ale niekoniecznie to robić, także takie bejciki jak najbardziej, tak? Widzę, że jeden surf już używa zegarka. Dobrze, będzie kluczowy. No naprawdę. No to się wrypałam. Kluczowe będzie zdecydowanie tutaj rozmieszczenie sennych palet. Także to sobie zaraz się tym zajmiemy. Na początek bym chciała sobie... No to się zdradziłaś troszeczkę, koleżanko. Bo poszłabym cię szukać dalej. Dobrze. Mamy naszą koleżankę z latarką. Cwaną. I póki nikogo tu nie ma, szybka paletka. Jeżeli to nie jest Steam, to tylko Elodie będzie wiedzieć, że ta paleta jest fejkową paletą. Także... Także reszta powinna tutaj nam się ładnie dać na tą paletkę zbejtować. I teraz tak, tutaj był gen wykręcony. A surwa nie widzę. Nie widzę też śladów za bardzo. Zdjęci. Tu jest zegarek grany, coś podejrzewam. Zachętnie do mnie podchodziła. Przypominam też, moi drodzy, że... żeby zrobić adepta na killerze, trzeba mieć 2 pipy z meczu. Jakby nie wystarczy nam tylko i wyłącznie zabicie 4 ocalałych, musimy tutaj niszczyć generatory, musimy niszczyć palety, musimy tutaj jakby kontrolować to, co się dzieje na mapie i w grze. Także samo zabójstwo zdecydowanie nie wystarczy. I takich rzeczy, słuchajcie, nie robimy. To jest błąd dość często popełniany, czyli w momencie, kiedy killer was walnie za ta jednego hita, od razu... O Jezu, co tu się stało? Od razu tego... to zrzucanie tej palety. Ponieważ
po prostu tracicie ten movement speed, który macie podczas tego, kiedy dostajecie hita. A szkoda by było ten movement speed tracić. Dobrze, to jest nasz drugi hack. Dwa geny zrobione. Niezbyt dobrze, szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc, niezbyt dobrze. Szybko. Ojej, bardzo szybko zdjęty. Okej, okay, ja sobie pójdę tu, nie ma problemu. Tam w ogóle jest cała trójka, więc nikt w tym momencie nie kręci mi generatorów, co akurat jest bardzo dobrym znakiem, bo to znaczy, że mecz im pod tym kątem stoi po prostu. Także jak najbardziej świetnie. Ty chyba nie wiesz, że to jest fejkowa paleta, tak mi się wydaje. Tak się koło niej gonisz, jakbyś nie wiedział. Więc, mój drogi, jak najbardziej paletka nam zadziałała. Czyli bardzo możliwe, że to team nie jest, bo gdyby to był team, to on by już był powiadomiony, że tu stoi fake paleta i raczej by się tak wokół tej palety nie ganiał. Tu sobie też damy hita, niech każdy będzie ranny, zostaje nam jedna Elodie. Ona leży. Słuchajcie, to jakby nie będę totalnie traktować tego jako tunel, z uwagi na to, że po prostu mogli stąd odbiec. Tu będziemy mieć trochę problem, bo oni nie będą chcieli nam dać odpuścić tego surwa. Ona leży pod paletą, ja też tutaj mam, widzę kolegów z latarką, ona już jest podniesiona, jeszcze nie. Aczkolwiek ktoś tu jest ze ścianą. I to jest Elodie. Jezu, znowu mi się coś tego... myszka mi na drugi ekran poszła, Jezu. Nie wiem, co się stało. Ale kurczę, to by były takie ładne dwa fragi. Ależ to by weszło, ona nie dobiegnie. Nie dobiegnie. Tu mamy już chyba czwarty hak. Kurczę, nie wiem, czy tu, że policzyłam haki, szczerze mówiąc. Ale spoko, bo mecz nam cały czas stoi. Podejrzewam, że oni już po nią biegną, bo oni dość szybko się w ogóle ściągają. Czy ty masz dętki? Tak, jeden martwy. Dobrze, my sobie postawimy tu paletę. Tu paletę. Tam sobie zbejtujemy. Tu poleci genik. I tutaj nóż została zdjęta. I chyba pobiegli na przedszkole. Na przedszkole. Okej, okay, tu. Zróbmy tak. Ja słyszał. Okej. Okay. Powalony. A ty byś bardzo chciał dokręcić, widzę, tego gena. Widzę, że ci się spieszę. O Jezu, ale mnie wykręcił. Jeden hit. I my sobie to zniszczymy. Nie śpieszy mi się. Absolutnie. Ej, powiem wam, że już drugi raz. Drugi raz sytuacja z tym, że mi myszka idzie na drugi monitor. No kurde, masakra, no przecież tak mi się to stopuje ruchy i to chyba nawet będzie widać na nagraniu, podejrzewam, że moment, kiedy ta myszka mi spierdziela. Dobrze, dwóch martwych. Dwóch martwych. Czy ja dobrze słyszałam surwa? Czy po prostu to był dźwięk od tamtej, która nam umierała? Dobrze, jeszcze dwa surwy. Okej, tu nikt. Ale tam mamy surwa, który biegnie za przedszkole. Także my sobie spróbujemy skrócić. Pięknie. I jest skrócona. I zostaje nam tylko Dwightik, który swoją drogą chyba na haku nie był ani razu, a ona chyba ma hak numer 2. Pierwszy! No dobra. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Dwight biegł w ogóle w tamtą stronę, więc on powinien... On już zawrócił po nią. Biegną mi tutaj na prawo.
I poszła na lewo, ale ja bym nie chciała za bardzo do ciebie iść, szczerze mówiąc. Bo nie wiem, gdzie jest Dwightik. Chociaż ty masz drugi. Nie ma Death Harda. Dwight ją ściągał, czyli powinien być w lewym rogu mapy w tym momencie. W lewym rogu mapy. Czekajcie, zaraz spróbujemy to. Okej. Być może on kręci tego gena. Tak, kręcił tego gena. Mamy go. Paleta spalona. I to dość mocno. Okej, ładnie. Nie za bardzo chciałabym dać mu odbiec w tym momencie. Bo jeżeli dam mu odbiec, to poleci po Elodie. Być może Elodie mu się w trakcie podda. Łódź, okej. Elodie mogłaby się w trakcie mu poddać, a on by mógł nie tak wykręcić, że zdobyłby hacza, a tego chcemy uniknąć, ponieważ chcemy zrobić adepta na tej postaci. I jeżeli się nie mylę, jeżeli dość skupiliśmy się na samej gonitwie, hitach i niszczeniu genów i palet, to ten adept w tym momencie powinien być zrobiony. Także sprawdźmy, on się jeszcze może ściągnąć. On ma pierwszy hak. Więc ja sobie tak brzydko na niego popatrzę, ale raczej perka podciągnięcie się nie ma, 4% mu zostaje. Zawsze generalnie puszczam surwa, jak się zdejmie na 4%, no w przypadku adepta bym tego nie zrobiła, ale generalnie generalnie to zawsze, jak ktoś na 4% się cudem ściągnie, to dla mnie to jest osoba, którą po prostu wypuszczam z meczu. Niech ma. No, także moi drodzy, wychodzi na to, że udało nam się tego adepta zrobić bez problemu większego. Postęp oceny 2 VIP-y, czyli adept jest zrobiony, same opale. No dobrze, moi drodzy, ja wam pięknie dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, że troszeczkę przybliżyłam wam granie Freddym. Szkoda, że nie mogłam wam pokazać chociażby tego, jak działa blokowanie bram na tej postaci. No ale niestety nie dotrwaliśmy do momentu ukończenia wszystkich generatorów. W takim razie pięknie wam dziękuję. Mam nadzieję, że kilka porad z mojej strony, takie jak baitowanie teleportacji i tak dalej wam się przydało. Także jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w komentarz i subskrypcji. Będzie mi bardzo miło i do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Także cześć, buziaczki, miłego popołudnia. Cześć!